Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy vlogmasy. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ zaczął się grudzień, jedna z moich ulubionych pór roku. Dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście nie będą to codzienne vlogmasy, bo pracuję, no i po prostu nie będzie to możliwe. Jak widzieliście, spadł u nas śnieg, co dodatkowo cieszy, no i nastraja na ten świąteczny nastrój. A witam się z wami dzisiaj z auta, dlatego że jadę do Pepco, ponieważ jestem bardzo ciekawa, co tam ciekawego na święta można kupić i zabieram was ze sobą, także jedziemy! Z Pepco i chcę wam pokazać, co udało mi się dzisiaj upolować. Jak widzieliście na przebitkach, jest bardzo dużo świątecznych rzeczy, także koniecznie sami musicie zobaczyć. Oczywiście standardowo kupiłam świeczki, tea lighty, oczywiście o moim ulubionym zapachu, cynamon jabłko. Uważam, że jest to świąteczny zapach i zawsze obowiązkowo u mnie w domu musi być. Kupiłam również piękną choineczkę, zobaczcie, złotą. Bardzo pięknie się prezentuje. Ona się świeci, już wam pokazuję, jak to wygląda. O, patrzcie, super, tak się właśnie prezentuje. Jest bardzo ładna. Kupiłam również jeszcze jedną świeczkę. Jest to dość ciężka i duża, w czerwonym kolorze, takim świątecznym. Oczywiście standardowo jabłko, cynamon, także będziemy testować z dwoma knotami. Jestem bardzo ciekawa. Kupiłam również do wazonu takie trzy gałązki. Mam je w zamiarze włożyć po prostu do wazonu i zobaczyć, jak to będzie się prezentować. Mam nadzieję, że będzie to całkiem ładnie wyglądać. Kupiłam również trzy poszewki na poduszki w takich typowych kolorach świątecznych. Bardzo ładnie, takie wzorki, tutaj z reniferkiem czerwonym, no i tutaj taka szara. Planuję jeszcze z jedną albo dwie kupić takie poszewki. Mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze fajnego upolować. No i to tyle, kochani, z moich zakupów. Dajcie znać, czy wy już coś kupiliście w Pepco. Pokazać, jaką wczoraj piękną gwiazdę betlejemską dostałam. Mam taki zamiar, że wokół doniczki okleję ją szyszkami. Jestem ciekawa, widziałam takie inspiracje na Pinterestie. No i jeśli mi się uda to zrobić, to wam pokażę efekt końcowy. Czas na kalendarze, a że 1 grudnia, no to w końcu można otworzyć pierwsze okienko. Jestem bardzo ciekawa, co w nich będzie, ponieważ nie oglądałam na YouTubie filmików, co znajduje się w środku. Nie czytałam też, co pisze na opakowaniu. No to zabieramy się do otwierania. W tym roku kupiłam dwa kalendarze i są to dwa kalendarze z Douglasa. No zobaczymy. Ten kalendarz zostanie ze mną jeszcze zdecydowanie dłużej niż tylko na adwent, a dlatego, że jest to po prostu kuferek. I planuję włożyć sobie tutaj biżuterię do niego i myślę, że będzie idealny, zobaczcie. Pięknie wygląda. No ale dobrze, szukamy numerku 1. Myślę, że zaczniemy od tego kalendarza. Jedyneczka. Jest jedyneczka. Ok, otwieramy. Co to jest? Chyba jakaś maskara, słuchajcie. Już zobaczymy. Tak, maskara. Maskara zawsze się przyda. Ok, no i drugi kalendarz. Już patrzymy, co tam jest i gdzie jest jedyneczka. Jedyneczka, jedyneczka. O, jest jedyneczka. I otwieramy. O, dość duże okienko jest, słuchajcie.
Jest jedyneczka. Co to takiego? O, zobaczcie. Tutaj jest opis. Jest po niemiecku, jak widzę dobrze, i po angielsku. No i zobaczcie, co dzisiaj było. Jest to krem do twarzy, jakiś energetyzujący. Także jestem bardzo ciekawa. Wcześniej nie miałam takiego produktu. Jest to 15 ml. Myślę, że jutro go przetestuję i zobaczę, jak się sprawdza. Jestem bardzo ciekawa. Niestety musiałam wyjść z domu, ponieważ jadę do paczkomatu odebrać paczki, a u nas jest tak dzisiaj strasznie zimno, że aż niechętnie wychodzi się z domu. No i niestety wszystkie paczki okazały się Kingi, także niestety nic dla mnie nie ma. Może Kinga nam pokaże, co dostała? No dobra, to od tej pierwszej. Fajne. Tak? Tak, świąteczne. A z takim reniferkiem? Tak. No, fajne. Bardzo fajne, takie świąteczne. Przymierzenie. I tak się właśnie prezentuje. Ty takie idealne akurat na święta, na vlogmasa. No widzisz? No super, dobra, następna widzę paczka, to są jakieś słuchawki. No. Dobra. Tak to otworzyć. To do telefonu? No. Chyba odwrotnie. No chyba. Kabelek. A, to czarne opakowanie. A jaki kolor? A, czarne! O, czaderskie. No i jeszcze jedna ci chyba została i to chyba też jakieś etui, nie? O, jak ładnie! No. To paragon. Ale ładne. Pokaż. No. Fajne. Co taką sobie kupiłam? Eleganckie. No. Zobaczcie, tak się prezentuje to i tu i sądzę, że no jest po prostu czaderskie. Bardzo ładnie wygląda, aż chyba sama sobie takie zamówię. Co myślicie? Kochani, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dzisiaj filmik troszkę krótszy, dlatego że zaraz zbieram się na nockę do pracy, a chciałabym jeszcze zmontować i wrzucić Wam. Mam nadzieję, że spodobał Wam się. Troszkę świątecznego klimatu było, tak? Że święta coraz bliżej. Mam nadzieję, że jutro uda mi się troszkę dłużej ponagrywać. Także bardzo dziękuję i do jutra. Pa!